Witam w Medical Training System, gdzie rozmawiamy o wszystkim związanym z fizjoterapią, treningiem, dietą i zdrowiem. Zapraszam, Bartłomiej Grześ. Tutaj akurat nam się gąbka przyda lub jakiś ręcznik. Zetrzy skład, czyli chwyt, w którym trzymamy sztangę w ten sposób, czyli w dołach łokciowych. Jest bardzo fajnym ćwiczeniem właśnie dla początkujących ze względu na to, że jeśli sztangę mamy na plecach, to łatwo jest, żeby stracić równowagę i bardziej właśnie się przeciążyć do tyłu. Lub osoby często właśnie uciekają mocno kolanami do przodu. Dlatego właśnie zetrzy skład jest o tyle fajny, że ze względu na to, że ta sztanga jest blisko naszego środka ciężkości, łatwiej jest nam złapać równowagę i łatwiej nam się po prostu nauczyć tego, gdzie ten środek ciężkości ma być. Dlatego bardzo lubię właśnie u początkujących osób, jakby często się dziwią, bo wygląda tak dość ciężko, wygląda złowieszczo, tak? Ale jest bardzo właśnie fajnym sposobem na to, żeby nauczyć się tego, jak balansować w ogóle z tym obciążeniem, bo ponieważ jeśli sztanga nam pójdzie za bardzo do przodu, to nas przechyli już tutaj z górnej części ciała, a jak się pochylimy za bardzo do tyłu, to też jakby w ogóle nie będziemy w stanie wstać. Więc jakby bardzo jest fajny sposób dla początkujących, żeby w ogóle znalazły ten balans tego, gdzie ta sztanga musi być, gdzie musi być środek ciężkości, nauczyć tego, żeby ten środek ciężkości był rzeczywiście na środku stopy. Okay? Czyli łapiemy sobie tutaj. Możemy sobie albo złapać dłoń tu, albo stabilnie w ten sposób. Wychodzimy do tyłu. I tutaj powinniśmy móc w tej pozycji zostać. Tak? W tej takiej pozycji, gdzie ta sztanga nam spoczywa na kolanach, spoczywa nam na udach, a nasze ręce znajdują się pomiędzy kolanami. Ok? Powinniśmy mieć tułów wyprostowany, więc teraz dość dobrze obciążamy zarówno kolana, zarówno biodra. Musi pracować brzuch, ten bracing musi być. I wstajemy, ok? Znowu. Ok? Więc zetrzy skład, bardzo fajna opcja dla osób początkujących. Stopniowo przechodząc właśnie do back squat czy front squat. Front squat będzie trochę trudniejszy i też front squat o wiele bardziej będzie wymagał od nas mobilności kręgosłupa piersiowego i barków. Więc często nawet jeśli mamy osobę, którą się tam bolą barki na przykład, to też zetrzy skład będzie fajną opcją, żeby właśnie nie obciążać barków. Trochę bardziej tył i górną część pleców. Ok? Więc jakby bardzo fajna opcja, dość zrównoważona, o tak. I też fajnie pracuje brzuch, ze względu na to, że sztanga jest z przodu. Okej? Okay?